Większość ludzi uważa, że tuż po śmierci, kiedy staną przed Bogiem, Bóg wyciągnie taką wagę, jaką widzicie teraz na zdjęciu, i na jednej szalce położy wszystkie grzechy, wszystkie złe czyny, które dany człowiek popełnił, a na drugiej szalce położy wszystkie jego dobre uczynki. I w zależności od tego, która szalka przeważy, człowiek trafi albo do nieba, albo do piekła. Chcę ci powiedzieć, że ten pogląd jest całkowicie fałszywy. Jednym słowem, nie będzie żadnej wagi, Bóg nie będzie ważył twoich dobrych i złych uczynków. Ten pogląd nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. On siedzi w twojej głowie nie dlatego, że stoją za nim jakiekolwiek racjonalne argumenty. On siedzi w twojej głowie tylko dlatego, że był ci powtarzany od najmłodszych lat tysiące razy. Ale Jezus w ten sposób nie uczył. Zapomnij o tym, co ktoś wciskał ci do głowy. Zaufaj Biblii, sprawdź u źródła, co tak naprawdę pan Jezus powiedział na ten temat: kto trafi do nieba, a kto trafi do piekła. W Piśmie Świętym są zawarte bardzo ciekawe słowa. W liście do Efezjan czytamy: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga nie za dokonane czyny, aby nikt się nie helpił. Co oznaczają te słowa? Po pierwsze, Twoje uczynki, zarówno te dobre, jak i te złe, nie będą miały żadnego znaczenia na sądzie ostatecznym. Niezadokonane czyny, aby nikt się nie chełpił. Bóg nie chce, by ktokolwiek, kto, kto trafi do nieba, pysznił się przed Nim, że zasłużył na zbawienie, że zasłużył na to, że jest w tym miejscu razem z Bogiem. Skoro dobre i złe uczynki nie będą miały żadnego znaczenia, to co będzie miało znaczenie? Tu jest właśnie napisane przez wiarę łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Bóg będzie zwracał uwagę tylko na jedną rzecz. Jeżeli posiadasz wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Jeśli nie posiadasz wiary, a popełniłeś w życiu chociaż jeden najmniejszy grzech, będziesz potępiony. Być może wydaje Ci się to szokujące, ale jeśli chcesz poznać Biblię lepiej, Chciałbym Cię zaprosić na stronę internetową j1213.org. Wejdź na tę stronę i sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie.